czy naprawdę istnieje 30 tysięcy wyznań chrześcijańskich, 33 tysiące, 40 tysięcy lub 45 tysięcy? Jeśli czytałeś komentarze do wielu filmów, które są na naszej stronie, to najprawdopodobniej spotkałeś się z tym twierdzeniem. Ale według prawie każdej definicji denominacji czy wyznania to twierdzenie jest mylące. Zgłębmy się w to trochę bardziej. Zaczynamy od takiej pracy pewnego religijnego statystyka i badacza Davida B. Barretta. Po wielu latach pracy jako inżynier lotniczy został anglikańskim księdzem misyjnym i przez 14 lat podróżował do 212 krajów, zbierając jak najwięcej informacji o wszystkich światowych religiach i wyznaniach chrześcijaństwa. W 1982 roku stworzył swoją światową encyklopedię chrześcijańską, która próbowała policzyć i poprawnie wymienić każdego człowieka na świecie według jego religii lub wyznania. Zidentyfikowano w sumie 990 grup ludzi mówiących 7100 językami, a dla wyznań chrześcijańskich liczba ta wynosiła 20 800. Barrett założył Światowe Centrum Badań Ewangelizacyjnych, a w 1989 roku dołączył do niego Todd Johnson. Po kolejnej dekadzie pracy w 2001 roku wydali zaktualizowaną edycję encyklopedii, z której pochodzi liczba 33 824 w tym samym roku. 33 824 wyznania. I to Światowa Chrześcijańska Baza Danych została uruchomiona przez nich dalej 10 lat później, w 2011 roku. Barrett zmarł w następnym okresie, w 2014 roku, rozpoczęto pracę nad trzecią edycją encyklopedii, której głównymi redaktorami byli Todd Johnson i kobieta Gina Zurlo. Ta edycja została wydana w 2019 roku. Podaję tę historię, aby połączyć kilka kropek. Możemy zobaczyć, dlaczego niektórzy ludzie mówią o 20 tysiącach wyznań chrześcijańskich z roku 1982. Inni mówią o 33 tysiącach z 2001 roku. A encyklopedia 2019 roku dostarczyła nam nową liczbę 45 tysięcy z prognozą roku 2025 na 49 tysięcy i prognozą na rok 2050 wynoszącą 64 tysiące. Z tym zrozumieniem zobaczmy teraz, dlaczego liczby mogą być mylące we wszystkich tych przypadkach. Metodologia jest taka sama, a oto co Barrett powiedział o tym w encyklopedii z 2001 roku. Denominacja lub wyznanie jest zdefiniowana w tej encyklopedii jako zorganizowany agregat ośrodków kultu lub kongregacji o podobnej tradycji kościelnej w określonym kraju zgodnie z definicją. Tutaj Światowe Chrześcijaństwo składa się z 6 głównych kościelnych bloków kulturowych podzielonych na 300 głównych tradycji kościelnych składających się z ponad 33. Co to oznacza? Zauważ, że jest tam napisane, że denominacja lub wyznanie znajduje się w konkretnym kraju, co oznacza, że jeśli jedna denominacja znajduje się w dwóch krajach, dwóch landach, dwóch stanach, to jest liczona jako dwie denominacje dla celów encyklopedii. Denominacje nigdy nie przekraczają granicy międzynarodowej według tej dziwnej definicji. Zauważ, że zidentyfikowano 300 tradycji kościelnych, takich jak luteranie, baptyści, metodyści i tym podobne, co jest prawdopodobnie liczbą bliższą temu, o czym większość ludzi myśli,
gdy chcą wiedzieć, ile jest denominacji, wiedzieć, ile jest wyznań, ale być może brakuje ci znaczenia, że wyznania są podzielone na kraje, ponieważ dla wielu osób, które cytują te liczby, nie zdają sobie sprawy, że podważają własne argumenty, gdy to robią. Na przykład często widzę te liczby używane przez rzymskich katolików lub prawosławnych, próbujących pokazać, jak odrzucenie autorytetu prawdziwego kościoła prawosławnego czy rzymskokatolickiego w ich mniemaniu prowadzi do niekończących się rozłamów, ale oto co Centrum Badań Globalnego Chrześcijaństwa mówi, że obecność kościoła rzymskokatolickiego w 230 krajach świata skutkuje 234 wyznaniami katolickimi. To prawda, jeśli używasz tych liczb, aby powiedzieć, że jest wielu protestantów, to z natury akceptujesz metodologię, która prowadzi do istnienia 234 wyznań katolickich. Większość katolików powiedziałaby, że jest tylko jeden kościół katolicki, rzymskokatolicki, ponieważ przebywanie w różnych krajach nie oznacza, że kościół jest podzielony, ale nie możesz mieć swojego ciastka, gdyż to też kościół anglikański jest podobnie podzielony na ponad 100 denominacji, ponieważ one również znajdują się w ponad 100 krajach, w wielu krajach. Także Kościół Boży, czy Kościół Adwentystów, czy Kościół Boga Wszechmogącego, czy Wyznanie Świadków Jehowy jest w każdym z tych krajów traktowane jako jedna kolejna denominacja, gdzie wiemy, że Świadkowie Jehowy mają jedną centralę w Brooklynie czy gdzieś tam i tak naprawdę nie można tego dzielić na wiele denominacji, ale ta metodologia mówi, że tych Świadków Jehowy odłamów jest tyle, ile jest krajów, w których Świadkowie Jehowy są. Nawet jeśli oni wierzą dokładnie w te same rzeczy, jak to jest w takich zdyscyplinowanych grupach jak Świadkowie Jehowy, jest liczona wielokrotnie. Każde użycie tych liczb oznacza, że akceptujesz założenie, że jeden kościół w pięciu krajach to pięć denominacji. Jeśli liczbę kościoła rzymskokatolickiego można podzielić na 234 zamiast jednego, to liczbę protestantów również należy zmniejszyć 250-krotnie, przynajmniej w tym samym duchu. 45 tysięcy obejmuje ponad 700 wyznań prawosławnych. Tak, więc to jest kompletnie odjechana metodologia. Scott Eric Alts, National Catholic Register, napisał artykuł, w którym musimy przestać mówić, że istnieje 33 tysiące denominacji protestanckich i powiedział, że nie ma 33 tysięcy denominacji protestanckich. Nie są one nigdzie blisko tego. Jest to mit, który został przyjęty siłą powtarzania i jest cytowany i recytowany odruchowo, ale opiera się na źródle, które nawet rzymscy katolicy będą musieli przyznać, opiera się na dwóch luźnych definicjach słowa wyznanie, denominacja. Pozwólcie, że podsumuję tę kwestię, a następnie najpierw te liczby nie mogą być użyte do stwierdzenia, że istnieje 45 tysięcy denominacji protestanckich, podczas gdy istnieje tylko jeden prawdziwy rzymskokatolicki kościół, ponieważ obejmują one prawosławnych i rzymskich katolików, a nawet każdą inną grupę twierdzącą, że jest chrześcijaninem, jeśli nie wierzysz, że kościół Boga Matki jest chrześcijaninem, cóż, podważyłeś to twierdzenie, używając tej liczby. Tak, jest taka denominacja Kościół Boga Matki i ona też jest w kilkudziesięciu różnych miejscach, czy mormoni. Przez większość chrześcijan oni nie są traktowani jako chrześcijanie, ale sami uważają się za chrześcijan i są wliczeni do tych denominacji chrześcijańskich. Wszyscy twierdzący, że są chrześcijanami, są tutaj. I po drugie, te duże liczby zdecydowanie odnoszą się do całego świata, dlatego znajdują się w Światowej Encyklopedii Chrześcijańskiej i Światowej Chrześcijańskiej Bazie Danych oraz Centrum Badań Globalnego Chrześcijaństwa. Jeśli mówisz, że jest nawet 5 tysięcy denominacji w samych Stanach Zjednoczonych, to bardzo się mylisz. W
Po trzecie, jeśli twierdzisz, że istnieje 30 tysięcy lub 45 tysięcy wyznań, to wszystkie się nie zgadzają. Tylko jedna może mieć rację. To jesteś po prostu w błędzie, jeśli myślisz, że wszystkie z tych 45 tysięcy wyznań nie mogą mieć racji, a tylko twoja własna denominacja ma rację. Jesteś po prostu w błędzie, jeśli wierzysz, że Kościół Chrystusowy ma rację na przykład i ma 100 denominacji wymienionych w tej liczbie, wierzy w to samo. Są po prostu liczone więcej niż raz, ponieważ istnieją w wielu krajach. Innymi słowy, liczby te składają się z setek wiązek wyznań, które całkowicie ze sobą się zgadzają, a są liczone wielokrotnie, 100 lub 200 razy i 100 lub 200 z nich może mieć rację w tym samym czasie, ponieważ ich jedyna różnica jest geograficzna, a nie teologiczna, nie wyznaniowa, nie denominacyjna de facto. A to nawet nie wspomina o tym, że wiele całkowicie odrębnych wyznań ma ten sam zestaw wierzeń, ale różnią się ze względów historycznych, co na przykład w Polsce ma miejsce w przypadku ewangelicznych i baptystów. W zasadzie nie ma powodu, żeby Kościół Ewangeliczny Chrześcijan i Kościół Chrześcijan Baptystów były odrębnymi bytami, gdyż tam nie ma żadnych różnic teologicznych, co częściowo wyjaśnia, dlaczego denominacje łączą się ze sobą i tutaj nie ma nic nadzwyczajnego, jeśli Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, który ma rodowód bardziej z dawnego zaboru rosyjskiego i Kościół Chrześcijan Baptystów, który ma bardziej pochodzenie z pruskiego i austriackiego zaboru, to są tak naprawdę te same, ci sami co do wyznania ludzie. Nawet były próby łączenia tego. Po czwarte, liczby te nie są poprawne i nie mają żadnej wartości, aby osiągnąć pierwotny cel, jakim było sklasyfikowanie w każdym kraju, do jakiej religii należą ludzie, ale nie wiem, czy widziałem jakiekolwiek komentarze, które kiedykolwiek poprawnie używają liczb. Liczby nie są zawyżone, jeśli chodzi o policzenie każdorazowo denominacji w każdym kraju odrębnie, ale dotyczą innej naukowej i precyzyjnej definicji denominacji, która jest zupełnie inna niż ta używana przez prawie każdego, kto je cytuje. Łatwo jest argumentować, że jest zbyt wiele denominacji, ale używając 33 tysiące lub 45 tysięcy, Scott Eric Al podaje alternatywny argument dla rzymskich katolików w swoim artykule, kiedy mówi, że rzymscy katolicy muszą przestać cytować tę liczbę nie tylko dlatego, że jest ona skandalicznie fałszywa, ale dlatego, że nie chodzi o to, ile jest denominacji protestanckich. Chodzi o skandal podziału i zamiłowanie do prywatnego sądu, osądu, który spowodował tak wiele z nich. Skandal byłby nie mniejszy, gdyby istniały dwie denominacje i nie większy, gdyby były 2 miliony. Każdy podział wśród wierzących w Chrystusa jest skandalem. Wśród wierzących w Chrystusa jest to po prostu katastrofa. Spieranie się o to, ilu jest czerwonych śledzi, jest sporem o to, ile aniołów może tańczyć na główce szpilki. Myślę, że wyzwanie dla protestantyzmu jest w dobrej wierze i jest to pytanie, na które warto odpowiedzieć i że jest ono podejmowane przez apologetów, ale dla tych, którzy nadal używają wielkich liczb, czy to sceptyków, czy katolików rzymskich, czy prawosławnych, czy samych protestantów, nadszedł czas, aby spojrzeć na dowody i zdać sobie sprawę, że używanie ich do udowodnienia punktu ich widzenia jest prawie zawsze intelektualnie nieuczciwe. Więc jeśli chcesz być uczciwym człowiekiem, zapomnij o tych liczbach.